Idziemy sobie randomowo tutaj na ulicę. I co tu jest, Natalia? Ale czemu życie? W ogóle jakiś randomowy retro sklep, taki w ogóle zapiździały, jak lubię najbardziej. Z grami. Hello, hello, game. Jak się bawisz tam w Japonii? Uczę? Tak? Tak. Widoczki mam. Szukaj, Natalia! Tempo, tempo. Mam tutaj piękny widok z hotelu. Co robicie, chłopaki? Oglądamy to, co lubimy. Ja oglądam grę, a on ogląda świat. Wow. Dzięki. Nasz hotel. Ale trafiliśmy do jakiejś dzielnicy takiej wilkowskiej, taka Osaka Akihabara trochę, takie są tutaj, wiecie, sprzęty, gry, DVD, są też jakieś figurki. Szalerski. Ale wszystko za gablotami. O Jezu, to jest cała ściana soundtracków. O Jezus, to chyba wszystko. Wow. Nigdy w życiu nie widziałem tyle soundtracków do gier. Yeah. W ogóle na górze są plejaki dwójki, ale randomowy sklep w ogóle, nie? Śmierdzi starością. No strasznie, nie? Taki cuchnący, fajnie. Oczywiście, kiedy mówię, że ja poszukam, to ona myśli: moje minionki! Szukaj, Natalia! Tempo! Tempo! Szybciej! Jezus Maria, zabrać ci gdzieś na wycieczkę, nie? Co ty mi pokazujesz? Odstaw to! Tragasz! Jezus Maria! Co ja mam? Ujo, Xenosaga. No całkiem nieźle. Jeszcze takich 10 dobrych znajdźków i może dostaniesz podwyżkę. Do muzyki. I found it. Patrz na mian gachapony z tym, z Mario. Mario? No, próbujemy? Jo. Nakręcisz co się. Albo z tym, z Poppy. Nie no, Poppy Playtime. O, co mi się tutaj... Luigi! Luigi! Moja ulubiona postać z Super Mario? Luigi! No nie! Jest Luigi! 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 Jaki wielki bułko! Dwupiętrowy. Najfajniej jakby był junk w piwnicy. To co, wchodzimy? Wchodzimy. A gdzie jesteśmy? Co chodzi? Wchodzimy? Jesteśmy w Osace w Book Offie. Chodźcie. No to fajnie, co? To cicho mówisz. To jest tylko tyle retro gier? To koniec? To jest jakaś ściema. To miał być jakiś super przecież Book Off. Halo. Ja nie wiem, ale Tomek ciągle o tym gada i mówi, że super. Czy inaczej, to jest twórcy
Radiant Stories. Właśnie szukam, ale NTSC. Zawsze mówi Radiant. Co to jest? W ogóle to kładki, nie? Wyglądają jakieś spoko gry, ale takie strategiczne gówna. Breeding Stud 2. O Boże, a tutaj widzę gra, która była wspierana przez urządzenie, które nigdy nie wyszło poza Japonię. A my widzieliśmy to urządzenie. A co to? Ja, trójka. To była jedyneczka chyba, to jest trójeczka, boż. Są traki. Myślę, co mi było? Tu jest. Kurna. Ale ze 100 zł trzeba rzucić. A tutaj widzę znowu jeszcze szóstki. Jesteśmy w dziale płyt CD z muzyką i mamy dział anime i Damian tutaj wyciągnął Suikodena. Czekaj, bo nie widać. Suikon 2 soundtrack. Co? Suikon? Suikoden, no jest. I mamy też One Piece. To dla mnie. Hardoffów to w ogóle znaleźć to jest ciężko, nie? Ale bukofy są. I od razu na dzień dobry widać, że na dole gry. A tutaj mamy ten. Chyba, 50% off, za połowę ceny. Czyli krótko mówiąc, to są śmieci, no patrzcie, za połowę ceny. Gry na Vita za połowę ceny. Akurat to nie, ale God War? Fire Emblem, pół ceny. Fire Emblem kolejny. No wiecie, o RPG-i, nie? Nie, u nas są tak drogie te. Yokai też są drogie. Etrian Odyssey. Tutaj macie, jakbyście chcieli junk, nie? Czyli śmieci. Wiecie, jakieś playaki, Xboxy. A tu macie z takich bardzo chuj... Nie, i wiecie, nie, dobry wiesz do sagi Saturny. Fuj, a to macie takie ładnie, patrzcie. ¥2000, czyli po ile to jest tam, nie wiem, 60 zł? Jest i PlayStationa. To co? Oglądam. Mam drabinkę. Chocobo, Saga Frontier. Suikoden. Ja pierdolę, 400. Overblood 2, Atari Lely. Suikoden 2 za 1000. Nie. O, co to za straszny ryj? O, czworo. Największy problem jak na razie dla mnie tutaj w Japonii jest taki, że gdzie nie pójdziemy, to ciągle, ale to ciągle coś gada w tle, nie? Wszędzie ciągle lecą reklamy i ciągle leci muzyka i ciągle ktoś gada coś, nie? Nie ma takiego, że o, weszliśmy do sklepu i teraz ciszy sobie coś kupimy. Nope. O! Ty, to nawet nieźle wygląda, Konami.
Chcemy coś z Family Market? O, muszę wodę. Natalia uwielbia chodzić do konwini, nie? To nie lubię. Ale chyba najbardziej lubię. O, takie zimne puddingi. O, biorę. O, niesamowite. I oczywiście te herbatki. O Jezu, jakie one są pyszne. Gdybym mógł wam dać spróbować, nie? Rozpływają się w ustach. Niesamowite, to wszystko pyszne. Ty płacisz. O kurde. Poranek w osadce. Człowiek szuka żabki. Chyba się nie naszukasz jakoś. Nie znajdziesz. No to tutaj mnie zabrałeś do galerii. Świetnie, kocham sztukę. Weszliśmy sobie z głównej ulicy w taką boczną. Tutaj domki, osiedla, a na górce jakaś świątynia. Idziemy obczaić. Takie zwiedzanie lubię najbardziej. Mało turystyczne. Na dziko. Jakaś starsza para przyszła z rana pomodlić się. Kombinuję, żeby zrobić zdjęcie polaroidem, ale patrzcie na to. Żurawie czy czaple. Taki park znaleźliśmy w osadce. Tam tak mało, że może nie tak pięknie, a tutaj. Damian poszedł siku. Nagrywasz czy robisz zdjęcia? Nagrywam. Jecie sobie, chłopaki? Lunchek? Tak? To są takie najlepsze wspomnienia. Gdzieś tam w parku sąsiedliśmy z Dziedziusiem. W Japonii. Krzysiu? Trochę ryżu dla ciebie, synku? Arigato. Siedzimy sobie, jemy, chillujemy. Japońskie jedzenie z konwini, które w ogóle lepsze jak w domu. W restauracji? Co? W sensie, że źle gotuję? A tutaj sushi! Ja w ogóle w Bukowach nigdy Pokemonów nikomu nie zabraknie, nie? Setki tego. Ja. Ale najlepsze jest to, że w cenach to nie jest, że tanie, nie? Cóż, popularność Pokemonów. Ja. Oj, z Game Boyek. Dreamcast. Ja. Nigdy nie kończące się półki gier, nie? Nigdy się to nie kończy. Ja pierdziele. Cała ściana.
Shining Heart, stówka. Persona 3. Co za straszne bachory wszędzie, jakieś się drą tego. Kto to? Co znalazłeś? O, tutaj Tomek znajduje jakieś gry dla nas. Pierwsze Dino Crisis. Dino Crisis. Wiadomo, klasyka. Director's Cut. I oczywiście, jak ktoś był zainteresowany, trudno dostępna gra, wiadomo, w Japonii. Director's Cut. Director's Cut. Director's Cut. Nie, nie zgadnę. A to już co innego. Jeszcze trzy. Szukamy Shadow Tower, Abyss, Shadow Tower. Silent Hill jeszcze mógłbym też zgarnąć, jakby były tanie. Nie ukrywam. O, Project Zero. Project Zero 2. Nie znam. Co to jest? Jakby ktoś się był zainteresowany, Bajka zaraz dwójka. Ile kopii? Jo, pierdziele. Jakie drogie. Tyle ich mają, to by rozdali za darmo parę, a nie. Jak się to jest, to by się chciało nauczyć języka, a wtedy byłoby można by... O kurde! Boku na co ja sumie jedyneczka. Jest i on ci. A, Shinobido. Nie mam. Tak, to ja. Gdzie jesteśmy i co robimy, Damianie? Nie mam zielonego pojęcia. No tak, chciałem wam pokazać, gdzie mieszkam. Zapraszam do mojego małego domku. Nie wiem, czy wiecie, ostatnio z Natalią kupiliśmy małą posiadłość za 2 jeny. A co, lubimy Japonię, czemu by się do niej wprowadzić? No chodźcie, chodźcie tutaj do mój ganek, tędy jest wejście. No i pokażę wam zaraz mniej więcej, jak wygląda takie dwujenowe mieszkanko. Nie, w Polsce są oczywiście ceny zawyżone. No i jesteśmy. Oto jest dom dla moich służących. Tutaj będą służący mieszkali, a mój dom osobisty tam się znajduje. Myślałem, żeby u góry zrobić kolekcję. A w ogóle dachówki też chcę zmienić, bo słyszałem, że tak jakby można zrobić panele słoneczne i... Idziemy coś zjeść. Jest tu jeden buko. Chodźcie. No tak naprawdę to jest najsłynniejszy zamek w Osace. Kurwa, wszystko powinienem mieć. Więc muszę wybierać między złem a złem. To wolę nie wybierać. Nie, po prostu mam listek do spełnienia i trzymam się mojej listy, bo takie zboczanie z kursu to jest co 3 sekundy coś bym wziął, tak, bo bym wziął, nie? Nie chcę powiedzieć, że nie ma co zasypywać się śmieciami, bo to nie są śmieci, ale po prostu, wiecie, nie? Trzeba mieć jakiś limit. Odwracam się, tu ściana wity, nie? Ja, co człowiek ma zrobić? To w ogóle przeglądać to, czy? A, takie rzeczy jak właśnie te, nie? Neptunia, Hyper Dimension Neptunia, Tailsy. A, wszystko po 100 koron. Max to koron, nie? To prawie jak ściany płaczu są, a nie jak zwycięstwa. To jest godzinę to przeglądam. Widzisz ile wynyli? Jakie dziury, nie? PlayStationy. O, Game Boye drogie. Ale ten 3DS tani. 200 koron. Game Boy Advance, minus 30%, minus 20%, 9000, minus 20%. W kablotach to są najlepsze skarby, ale niestety nie za wiele widać, bo wszystko jest oczywiście... A, solo to robię. No widzicie napisy, nie? Przeczytajcie sobie, co to jest. Zajebiste są te bukofy, nie? Natalia poszła, bo z dzieciakiem jest. Jesteś pierwsza, zobaczyła jak to jest mieć dzieciaka na plecach, jak ktoś tam sobie szuka. Znaczy, jak ja sobie szukam, a... Te zajebiste pudełka, nie? Stoi. Zmęczona. Co, idziemy do hotelu? Śpi? Śpi. To dobrze. Fajny bukow, ten polecam. O, można godziny spędzać. Można godziny spędzać. To co, jaki plan? Idziemy na metro i domek? No. Okej. Okay. Bez odbioru?
jesteśmy w parku. Na porannym chillauciku. Totalnie luzujemy dzisiaj. No? Krzyś się właśnie obudził. A Natalia co robi? Moi drodzy, widziałam, że w convenience store'ach można wziąć sobie taki lód i zrobić swoją własną kawę, co uczynię. Eksperyment. Otwieramy. Śmieciorki. Ojojoj. Jakie zimne kolanka. No, to mam taką kawę, wybrałam taką. Boss, bo jestem boss. Uff. Rainbow. Ej, ale to już jest chyba z mlekiem. Nie, nie. I tutaj widziałam, że na przykład można dodać jogurcikę. Nie znalazłam tego, którego chciałam, więc wzięłam co było. Co to? Zimno mi w kolana. Ech, nie podpijaj. O, kwaśne. Jak to? Co z tego będzie? Proces mieszania chemikaliów. Alchemistka. Atelier Natalia. Ale mama wzięła rurę do buzi, co? Okej. Testing. Dobre. Oh yeah. Chcesz mnie w osace? Czemu nie ma ostrości? O kurde. Patrzcie na te kocie ruchy. Nie replikant. Myślisz, że powinien wziąć? Na ile? Mamy wydanie PAL, ale inaczej wygląda bohater. Tutaj jest jej bratem, a w PAL jest jej ojcem? W ogóle zmienili? Nie wiem czemu. Z tyłu fajna dupeczka na telewizji, co nie? Weź tego kratkiem tam. Pokaż, nie. Pokaż chłopakom. Nie. Pokaż chłopakom. No dobra. Nie widziałam twarzy. Zasady, które sam sobie nałożyłem, jeżeli chodzi o kolekcjonowanie. No bo ja przecież kolekcjonuję dlatego, bo chcę mieć bibliotekę gier, w które mogę grać. No ale kiedy kupuję gry tutaj, no to są po japońsku i często jest tak, że mają blokadę regionalną i tak naprawdę nie mogę w nich grać. Więc jest tutaj taki, no wiecie, nie? Tak nie do końca mi to sprawia tak dużą satysfakcję, jak kolekcjonowanie gier PAL. Dla mnie nawet najgorszy PAL ma troszeczkę większe, może nie znaczenie, ale wartość dla mnie, niż gry, które kupię tutaj. Dlatego tak wiecie, kupuję taniznę i kupuję tak, żeby w miarę mógł w nie chociaż zagrać. Bo na przykład taka gra jak Konami, Arcade Collection, jest to zbiór gier, takich wiecie, nie? Nintendo typowych, jest tutaj też Contra, no nie wiem, są jakieś samochody, które też znam, jakieś, co tu mamy? O, Olimpiada jest, no więc na przykład to, no niewymagane są napisy, prawda, więc to mogę normalnie grać. Albo na przykład gra o zbieraniu chrząszczy, która jest oczywiście z Simple 2000 Series, nie? Czyli te tanie granie. Z tyłu możecie zobaczyć, tak trochę pokazać, może widać coś. No na spoko. No i taki arcade'a to ja bym wziął, ale on tutaj jest za 200 zł. No więc, wiecie, nie? Chcę potanieźć jeszcze raz. To ma być taka tania przyjemność dla mnie, nie? Taka, że wiecie, tak po 20 zł, 30. To natomiast jest za 900, czyli pewnie za jakieś 50 koron, 20 zł, 25 zł. Więc to już rozważam, czy by nie wziąć. Ale ja tutaj widzę, że tu jest dużo tekstu do czytania. Więc po co mi to, wtedy to tak naprawdę autentycznie nie mogę zagrać. Więc chciałem tylko wyjaśnić i pokazać mniej więcej, jak funkcjonuje moje myślenie, kiedy wybieram tę gry, bo ktoś może pomyśleć, że teraz zbieram no shit, którego nie będę używał i po części macie rację. Natomiast samo zbieranie gier nie skupia się tylko i wyłącznie na graniu. Czasami się zbiera, na przykład serie lubię mieć dokończone, czasami lubię mieć kilka wydań różnych, jak Natalia, Persony zbiera wszystkie wydania, bo po prostu chce je mieć, no to jest jej goal kolekcjonerski. Więc to jest taki skomplikowany proces, który na pewno wam wytłumaczę, kiedy zrobię pick-up i dokładnie wam opiszę, dlaczego, jaką grę kupiłem i po co. No. No więc jesteśmy na takim etapie mojej naszej podróży, gdzie czas ujawnić listę rzeczy, które jeszcze powinienem sobie kupić. Neverhood na PlayStation 1 został wydany w Japonii tylko, wersja japońska. NTSCJ. Do tego jest jeszcze Whip the Ribbon,
ale oczywiście jest część druga, która wyszła na PlayStation 2, której nie mam, mam część pierwszą na PlayStation 1. Kolejny tytuł, który mnie interesuje, to jest Shadow Tower Abyss. Jest na PlayStation 1 i jest na PlayStation 2. No, obie wersje szukam. No i do tego mam jeszcze Kingsfielda 3 i Kingsfielda 1 na PlayStation 1. Więc widzicie, dużo PlayStation 1, jest dwa. No a tak ze Switcha, czy powiedzmy PlayStation 3, to nic nie mam. Tak naprawdę to jestem bardziej taki skupiony na tych marzeniach z dzieciństwa, żeby kupić, niż żeby kupić jakieś tam tytuły nowe, nie? No, zaraz będziemy w kolejnym Bukofie. Mam nadzieję, że coś trafimy. Bez odbioru. Hello. Cześć, cześć. A pan musi spać. Dobranoc. Idziemy spać, dobranoc. Tutaj. Środek Osaki. Godzina 15:01. A my właśnie trafiliśmy do kolejnego Book Offa. Życzcie nam powodzenia. Chodź na Fabio. Za mną. Za mną. Dobrze, Miara. Dobrze. Mami. Cicho. Na dzień dobry. Wstyd z mamą, nie? Wyjść tam. Lejaczki, piąteczki. Patrzcie, Switchu nie. W tych gablotach są najdroższe gry zawsze. I powiem wam, że nigdy prawie nie wiem, o co chodzi. Zawsze jestem tak trochę skonfudowany, nie wiem jakie to są gry, bo to Famicomy. Tutaj mamy Switchki, 20 tysięcy około kosztuje taki Switchek. Nie wiem ile to jest na złote. 27. Akurat te są za 27, ale widziałem za 20, tak 7. 15, official guide. Lubię 15. Też ma swoje ogromne wady i straszny świat, to stawiłem, wiecie, wypompowałem paręset godzin w to, nie? Zrobiłem wszystko, wszystko co było możliwe. I ciągle za mną chodzi. Earth Defense Force 6, która nie wyszła oczywiście w Europie. Capcom Classic Collection. To jest ten Final Fight. Fajne. Jaki Biohazard, takiego u nas nie ma. Patrzcie. Taki boksik i macie wszystkie. 0, 4, 5, 6. Uncharted to! W ogóle fajna okładka i w ogóle jakoś tak. No, taka powiedzmy epicka. Tak, wszędzie są te Gundamy. Najbardziej mi się podoba właśnie PlayStation 2. No jest dużo rzeczy, których... O, to fajne. Więcej, no. Devil's Summoner, tak? Ale mamy inną okładkę. No, w Europie jest inna. Ta jest lepsza. A to może nawet bez manuala. 2,5, to nieźle. Shadow Hearts. 48. Ja. Oj, Krzysiu hej. Kubem. Mario Karty. Za ile takie? 480 jen. Uuu, Dragon Quest. Ała! Coś stało. I uderzyłeś mnie w kół. Chodź. Co to jest? Kingsfield. Szukasz tego? Jej! 900! Tylko to jest dwójka, która jest, no palma mnie, ale pff, za 900 biorę. Nie. Oh my god, fuj. No. Jesteśmy w Osace, jest tutaj taka ulica, która jest bardzo słynna, udało mi się na jednym z forów doczytać, na której znajduje się 3 czy 4 sklepy z retrogrami. I to jest taki śmieciowy sklep, ponoć taki wiecie, zapchany i tak dalej, ale dla uważnego oka można nawet znaleźć dobrą grę. Oba! Nie, ofuj! Szukamy tego sklepu z grami, ale nigdzie go nie ma. Idziemy dalej. W ogóle wiecie, jak on się nazywa? Jak? Super Potato. Super Potato. Ten w Tokio. Nie wiem, czy to jest sieciówka, czy też jakiś taki, że ten sam właściciel i po prostu ma taką kilka takich sklepów. No i też jest Marian i też jest ten. Ale obok też jest sklep grami i tam dalej też jest sklep grami. Są trzy sklepy obok siebie. Najlepsza maszyna do wyciągania gier.
Szpon z grami? No ja po... Życzę powodzenia. Kasywania? Życzę powodzenia, żeby coś wyciągnąć. To wreszcie Game Boy o odpowiednich rozmiarach dla prawdziwego mężczyzny. Nie Game Boy, tylko Game Man. A tu mamy gry na Game Mana. Ale jak zawyżone są ceny, bo widziałem Boku no Natsu Yasumi, którego kupiłem za 1800, tutaj za 9000. O kurde. Czyli razy 9, a te gry przecież były po 200, nie? No 270. Pamiętaj? A tu są już za 1000. Czyli wiecie, każda cena razy 3 minimum. No. 3, a taka była za 270 albo 400, pamiętam. Makabra. Ale fajnie do popatrzenia, kolejne muzeum do oglądania, nie? Mhm. Ale tutaj szeroko. O! Arcadia, wow. Zobacz, nawet taka gra wędkarska ma taką epicką układkę. No nie? Aż mi połowił ryby. A nie, żartowałem. Nie lubiłem ci ryby. Ty byś połowił Digleta. O! Spędzamy. Ale muszę mieć rachunek za prąd. Boże, ile konsol. Video tracks. W ogóle ta konsola, gra cena. To jest konsola, która była czarno-biała i nie miała koloru, ale można było dokupować folię. Te folie się wkładało i to powodowało, że gra była na przykład niebieska, albo czerwona, albo takiej specyficznej gry kilka kolorów. Więc każda gra miała swoją folię na ekranie. Taka ciekawostka. No ciekawe, to ciekawe. Pewnie wszyscy wiedzą, ale wiesz, nie? Ja nie wiedziałam. Nie ma to jak mówić oczywiste oczywistości. Widziałeś gdzieś PlayStation 1? Nie, może gdzieś tutaj schowane. Damian, a takie folie na gry? Ile tutaj kosztują? Boże, 700 jenów, a ile w środku? 5 opak! Czego się nauczyłem przed chwilą, to jest to, że jak jest Kingsfield, to z boku napis jest po angielsku. Więc łatwo jest zweryfikować, gdzie jest Kingsfield, jeżeli jakkolwiek jest. A cena dla mnie nie gra roli. W ogóle. Bo i tak go tutaj nie kupię. Wszystko jest tak drogie, że nawet bym nie ryzykował. I jedyne, gdzie chcę kupić go, to w Book Offie. A ten sklep to może się fuck off. Ten za 7. Ale chciałem tylko powiedzieć, że muzyczka, która gra w tle, to... Jak nie było, tak nie ma. Nie, nigdzie nie widzieliśmy. Nawet po szlaki. No i na one and two. One, three. Pani mi sprawdza, że mają Kingsfielda 3. A tu widziałem ceny. I są nawet niezłe. Najdroższy, jaki tutaj cena się pojawiła, to było 3000 jenów, czyli 200 koron. Czyli w budżecie, bo ja powiedziałem 200 koron dam, ale nie więcej, nie? 300 koron, plus totalnie się opłaca, jak na eBayu są za 160. No plus wysyłka, nie? Ale to i tak, na eBayu kupię sobie za 400 koron, a tutaj mam za 700 koron, za 500 koron. Totalnie odpada, nie? Cenowo. Ale jest jeden Kingsfield, fajnie. Mama. Hi. Co za żeberko? Co to za żeberko? Co za żeberko tutaj jest? Co to za żeberko? Dzień dobry. Żeberko. Ej. Zamówiliśmy curry. Ja wziąłam porcję medium. Patrzcie. Strasznie dużo. A to jest porcja dla...
czy Damiana dasz radę? Chyba tak. Wyzwanie jak w Personie. Statystyki ci pójdą tam podwójnie do góry. Czy jak dasz radę? Jeśli z dzieckiem normalnie, nie musi. Trochę on, trochę my. Życie. Ale to największy koszmar Putina. Natalia przystępuje do NATO. Dobra, ale trzeba tak kupić. To jest lepsze. Sfermentowana soja. Z dodatkiem musztardy i jakiegoś sosu. Nie wiem, jak się nazywa ten sos, ale... Jak myślisz, dobre czy niedobre? Fu, nie? Naturalne źródło witaminy K. Bardzo zdrowe. Krzysiu, co o tym sądzisz? Naturalne źródło czy nie? Dobre. Dobre? Mhm. Ja myślę, że niedobre. A ty, Krzysiu? Przechadzka po ulicy, a zahaczamy kolejny sklep z grami. Wygląda jak taki bardzo nowoczesny, ale może coś się znajdzie dla nas. Bo tu widzę plejaczek, tutaj widzę switchek. A dalej są figurki. O! GameCube. O! Nintendo. O, wow! To bym chciał. PS Vita. Jok, kolekcjonerki. Shit. Normalnie cała kolekcja, nie? Pięknych kolekcjonerek. Wow. No tutaj nie jest ciężko o gry w tym kraju. Tego się nauczyłem. 4000, 2000, 1900, 1500. Ja. 100 koron. Takie ceny to ja lubię. Uj, o. To jest tylko limited run, czym się wydaje? A proszę, wyszła japońska wersja. A wyszła też z limited runa, o. Dalej, powinien chyba wziąć to w ogóle tak. 2600, 4. No, PlayStation 4 to strasznie tutaj jest tani. Piątka też jest, wszystko jest tanie, nie? W porównaniu do naszych cen, wszystko tu jest tanie. Wszystko jest w akceptowalnych cenach, może takiego słowa użyję. Ciekawe, to jest, tylko okładkę gdzieś widziałem, ale... Albo atelier. Shit, pommes frites. Ajajaj. Trochę wiochy trzeba narobić. Visual novela. A, klaseczka tam stoi z dzieckiem. W sumie to chyba bym brał. Dobra. Spadam stąd, tak nic nie kupię. Bo szukam specyficznych tytułów. Ale fajny sklep, fajny. W ogóle idziemy sobie taką ulicą, wchodzimy tu sklep z grami. Jak widzicie, bardzo popularny, zapchanym turystami. Nie ma nikogo w komórce. A tam dalej? 18 plus. Tam na YouTube'a nie można wrzucić, ale na nasze drugie konto... Krzysiek się wystraszył. No, zobaczył tego babę, też się mnie wystraszył. Na naszym drugim koncie na Pornhubie będą odcinki właśnie z tamtej sekcji. Co? Wspaniały sklep w ogóle, tak randomowo żem wszedł. A rzeczy są niesamowite.
od takich tutaj wiecie, nie, że właśnie finalki sobie leżą, gry na pleka trójkę, też jest kilka fajnych rzeczy, ceny są całkiem niezłe, a tak naprawdę nic prawie nie przekracza tysiaka. 500, 500, 300, 300, 300, 400, 200. To są dobre ceny, nie? Jak nikt nie, jak nie ma 1000 jenów, jeżeli cena nie przekracza 1000 jenów, to jest git, nie? O! Folklor 800. No pewnie w złotówkach. A takie gry jak to bardzo często mają angielskie, nawet napisy, nie? Na przykład wiem, że Forbidden Siren, którą sobie kupiłem właśnie japońską, wiem, że ma normalnie napisy angielskie. Dubbing japoński się nawet dodaje do klimatu horroru. Bo wiecie, nie? Nigdy nie wiadomo gdzie... O, patrzcie. Tokyo Jungle, nie? 800. Niestety nic nie kupię, więc stąd spadamy. Ale trzeba przyznać, że to był najlepszy sklep, w jakim byłem. Natalio, jak Osaka? Bardzo mi się podoba Osaka, bo jest tutaj bardzo dużo miejsc, gdzie nie ma ludzi. Duże miasto, ale nie tak bardzo zaludnione. Tak czujemy, że odpoczywamy, nie? Bo w takim dużym mieście się czuje, jakby się nie odpoczywało, tylko się ciągle się jest głośny, się zmęczony, nie? Ale tak spokojnie. Krzyś też spokojny, nie? Spokojny jesteś tutaj. Dobra, z Natalią. Jesteśmy w Osace, tak? I zaraz będziemy jechać Shinkansenem z powrotem do Tokio. Zatrzymaliśmy się tutaj w tunelach, żeby coś zeżreć. Tutaj jest Natalia i Tomek jeszcze jedzą. A Tomek wrócił z Hiroshiby, jej brat, i znalazł mi The Last Guy za 900 jenów, co jest zajebiście dobrą ceną. Oczywiście jest wydanie koreańskie, które jest super drogie, no i to mogę sobie zapomnieć o tym wydaniu, ale zadowolę się tym wydaniem japońskim. Jak najbardziej ono jest totalnie mile widziane w mojej kolekcji. Da się grę przejść bez w ogóle napisów tak naprawdę, bo to jest taka prosta gra. No, są tam jakieś teksty gadane i na pewno trochę cię omija rzeczy, jak nie grasz w wersję amerykańską czy tam angielską, ale jak najbardziej to było na mojej liście do znalezienia właśnie w Japonii i udało się, nie? Wszystko dzięki temu jednemu wspaniałemu człowiekowi. Krzysiowi. Tomek. Bye.